naukowy, który bardzo mocno wspiera te działania, które w regionie robimy. To nie tylko wielkie imprezy na Stadionie Śląskim, ale to też te dbanie o tą właśnie kulturę fizyczną zgodnie z definicją i wspieranie zawodników, i wspieranie tutaj uczelni i klubu we właściwy sposób. Każdy zawodnik powinien być świadomy swoich procesów, jakie zachodzą w naszym organizmie. Cieszę się, że wszystko będzie mieli na miejscu. Będziemy mogli zapobiec wszystkim chorobom, które nie daj Boże kiedyś mogą nastąpić, co przełoży się oczywiście na lepsze wyniki sportowe. A jeżeli chodzi o budowę hali lekkoatletycznej i stadionu, to jest dobry kierunek, brakuje tego. Uważamy, że to jest potrzebne, dlatego wspieramy. Na tą chwilę kwota 18 milionów złotych. Myślę, że ta inwestycja będzie oznaczała bardzo wiele nie tylko dla naszych studentów, ale także dla wszystkich mieszkańców i Katowic, i naszego regionu, a także, nie bójmy się tego powiedzieć, w Polsce. Obecnie Mistrzostwa Śląska odbywają się w Ostrawie, nie mamy takiego obiektu.